Cześć, witam was bardzo serdecznie, z tej strony Naleśnik. Witam was w kolejnym odcinku z serii Questy z Naleśnikiem. Tak jak było ostatnio Desert Quest dla małych levelków, tym razem zrobimy The Blood Bladder Quest. Blood Herb Quest, sorry. Wiem, że jest was małych levelków trochę dużo u mnie na kanale i na pewno wam się przyda, bo na serwerach, praktycznie na każdym serwerze ten item z tego questa chodzi do od 10 do 25k nawet, więc na 20 levelu to naprawdę dużo pieniędzy, jak ktoś zaczyna grać. A więc tak, tutaj wam drogę pokażę, lecimy z Venore sobie. I rzeczy, które będą wam potrzebne, to maczeta, łopata, lina oczywiście, no i trochę potionów, nie, bo tam musicie się zmierzyć z Witchami, z Giant Spiderem jednym, ale to zaraz wszystko w swoim czasie. Miejmy nadzieję, że wam się ta seria z questów podoba. Tak jak już mówiłem dawno, dawno temu, że takie questy na takim małym levelu są do dupy trochę, więc mogą wam się nie spodobać, no ale zaczniemy od malutkich, potem będą lepsze questy, które na pewno wam się będzie mile oglądać, więc zapraszam do oglądania, no. Dobra, lecimy sobie tą drogą, wchodzimy sobie po drabince i znajdujemy się już na tym miejscu, gdzie już jest droga do naszego Blood Herba. Tutaj mijamy sobie NPC Witcha, biegniemy tutaj i musimy mieć maczetę, więc ścinamy sobie te krzaczki. Tutaj biegniemy. Hop. Dobra, otwieramy dziurkę. Co nam tu pisze? This way to death. Czyli ta droga do śmierci. Zaraz zobaczymy. Dobra. I tutaj są właśnie te schodki. I tu jest nasz potwór, z którym będzie najciężej się zmierzyć. Giant Spider. No i oczywiście zabijamy sobie tego GS-a powolutku. I udajemy się tutaj na nord i klikamy sobie te drzewo. O, ja tego questa akurat nie miałem zrobiony i dostajemy Blood Herb quest, Blood Herb item. Tak jak mówię, łatwy quest, dużo pieniędzy idzie zarobić, więc jak się spodobało, to łapka w górę. Jak nie subujesz kanału, to tam na dole czerwony ten przycisk. Z tej strony wszystko i widzimy się w kolejnym odcinku. Na razie, cześć!